W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Starcie pierwsze. No już trochę lepsza zapowiedź. Pojawiło się ring wolny. Do tej pory tego nie było. Ale skupmy się na przebiegu pojedynku. Jak powiedziałem, jeżeli chodzi o profesjonalne przygotowanie, tutaj Darek Bala. No nie mówię, że jest to jakaś gwiazda w boksie zawodowym, ale posiada bagaż doświadczeń o wiele większy niż Adrian Błeszyński. Młodość po stronie na pewno Adriana Błeszyńskiego. Tak dalej. Pokój lewa. Adrian Błeszyński, piękne tatuaże. No ale tutaj Darek Bala w pierwszej rundzie. Poprzez lewy prosty, naprawdę niezły lewy prosty. Troszkę rozbija tą gardę Błeszyńskiego i tam próbuje ulokować swoje celne ciosy. No, piękny prawy prosty Balli. No, myślę, niepotrzebne takie prezentacje jakiegoś lekceważenia przeciwników, zachęcania do zdecydowanego ataków. No, powiem szczerze, takie trochę prowincjonalne zachowanie, bo inaczej tego nie można. I został ukarany Bala naprawdę potężnym prawym prostym Błaszyńskiego. No myślę, że Bala tutaj wyciągnie wnioski z tej akcji Błeszyńskiego i już nie będzie prezentował nam tych, prawda, takich śmiałych. Jako amator, medalista Mistrzostw Polski Seniorów, bardzo ceniony zawodnik w boksie śląskim przed laty. Kontynuował karierę w GKS-ie Katowice. No, nie jest to przypadek, powiedzmy, w boksie na pewno. I myślę, że tutaj jako promotor będzie się doświadczał na kolejnych galach bardzo dobrze. A tak jak mówię, no pierwsze koty za płoty i tutaj prezentuje nam bardzo dobry poziom techniczny tego boksu, ale tu byliśmy świadkami naprawdę pięknego prawego prostego, które Błaszyński zadał i Bala ciężko upadł na materingu. Niemniej jednak tam chyba jeszcze było złe ustawienie nóg, ale był to na pewno bardzo silny cios. No Błaszyński musi tutaj uważać, bo kolejne ciosy będą już na pewno szkodziły jego zdolności fizycznej bardziej. No tutaj Bala sprytnie przytrzymał w czerwonym narożniku swojego przeciwnika.
parę głębszych oddechów do zaczerpnięcia. Piękny prawy na dół Błaszyńskiego. Zmiana pozycji przez Błaszyńskiego. No na pewno ciężkie chwile przeżywa Balla w drugiej rundzie. Oj, 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 tutaj sędzia pan Gortat troszeczkę nam się zgubił. No ale tak jak wcześniej mówiłem, to jeszcze dużo pracy przed panem Robertem, aby można było sędziować pojedynki w boksie zawodowym. No kolejny taki zamachowy Błaszyńskiego, tym razem Balla zdołał odskoczyć. No, koniec drugiego starcia. A młodzieńczość po stronie Adriana Błaszyńskiego. Ładny hak. No tutaj kolejny bagaż doświadczeń dla Roberta Gortata jako sędziego. Troszeczkę śmielej musi wkraczać w tę akcję. Balla był odwrócony, Błaszyński jeszcze zadał cios odwróconemu przeciwnikowi. No a sędzia powinien jednak zareagować wcześniej na odwrócenie się zawodnika i komendą stop przerwać pojedynek. Głośno w sali bankietowej restauracji Adria w Rudzie Śląskiej. Dąbrowa Górnicza daje znać o sobie, a Adrian Błaszyński niesiony dopingiem coraz śmielej sobie poczyna. Kolejny cios na dół. No, kilka nasad i z jednej i z drugiej strony. Dynamiczny Błaszyński na pewno jest. Tak jak mówię, ta młodość tutaj wyraźnie w dynamice góruje, ale do tego jeszcze no, trzeba naprawdę dołożyć trochę oczka i więcej celności tych ciosów. Bardzo dobry lewy prosty Dariusza Balli. No, ładna prawa kontra Balli. I kolejny cios. Potrenowania boksu zaprasza oczywiście promotor grupy zawodowej, jest do dyspozycji również jako trener. Gwarantując naprawdę wysoką jakość treningów, myślę, że nasza transmisja przyczyni się do tego, aby właśnie te osoby, które są chętne do potrenowania, do
wylania trochę potu na treningach i, jak to się mówi, powąchania prochu, będą mile widziane na załężu w hali klubu 06 Kleofas Katowice. Piękny lewy prosty Adriana Błaszyńskiego. No tutaj zawodnicy już podmęczeni dosyć wyraźnie. Dariusz Bala naprawdę takim nadludzkim wysiłkiem, rozpaczliwym atakiem chce jeszcze odwrócić losy pojedynków. Błaszyński również ciężko oddycha. No widać tutaj zmęczenie. Ale tak jak mówię, bardzo zacięty pojedynek. Tutaj w drugiej rundzie Błaszyński naprawdę zdominował balę, rzucając go na materingu. Piękna akcja teraz Bali. No ale tutaj jednak ta kondycja, jeszcze raz kondycja i Błaszyńskiego, i Bali, który tutaj naprawdę no swoim doświadczeniem boksu profesjonalnego zaczyna górować właśnie w tej końcówce. Również ciężki egzamin przechodzi Robert Gortat jako sędzia i koniec pojedynku. No bardzo jestem ciekawy werdyktu. Zgrzali publiczność do białości. 3-0. Dariusz Bala! 3-0 Dariusz Bala. Wygrywa pojedynek. No ja myślę, walka bliska remisu. No ale sędziowie tak się opowiedzieli. I 3-0 zwycięstwo Dariusza Bali. Był to dobry egzamin dla Ciebie. No, nie miałem to prawda kondycji, ale tak Pan mówi, że był dobry egzamin. Ja tutaj właśnie mówiłem, że walka bardzo ciasna do sędziowania. Pierwszą rundę naprawdę profesjonalnie zaboksowałeś. W tej drugiej tak troszeczkę zrzemnąłeś się, można powiedzieć. Po tym knockdownie miałeś problemy i ta druga runda troszeczkę była słaba. No to fakt, ale dużo osób, co był kolega, właśnie co raz mnie trafił, niepotrzebnie się nonszalancko zachowałem, odciągając ręce, ale większość osób tych oprócz tego noganu to wszystko na podwójną gardę było i chciałem tak właśnie proksować, bo nie mam jakiejś tam super kondycji i dlatego tak się stało. No miał większą kondycję, szczególnie, że ci muszę za 2 godziny do pracy, nie? No dlatego ja tutaj podkreślam Waszą ambicję, praca zawodowa, treningi, to na pewno dużo zdrowia kosztuje i trzeba się, jak to się mówi, dołożyć. Tak, szczególnie, że jest pracuję na kopalni, ratownikiem jestem na kopalni, także trzeba się dołożyć i ciężko to połączyć. Rodzina, praca i treningi. Ciężko połączyć. No właśnie, Darku, nie męczę w takim razie. Naprawdę gratuluję świetnej postawy, bo dla mnie wygrałeś czwartą rundą walkę. Czwartą rundą. Po prostu byłeś lepszy kondycyjnie od swojego przeciwnika. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. I szczęścia górniczego. Dziękuję wzajemnie.